Oblicz obwód i pole powierzchni wielokąta. Zacznijmy od obwodu. Obwód wielokąta to suma długości wszystkich jego boków. Można obrazowo przedstawić obwód jako długość płotu, którym musielibyśmy ogrodzić pole albo działkę w kształcie takim jak wielokąt, gdyby oczywiście nie było bramy ani furtki. Czyli obwód to 8 cm plus 4 cm. Plus 5 cm, plus to drugie 5 cm, plus ta czwórka, też cm. Wszystkie te długości to długości w centymetrach. 8 plus 4 to 12, 12 plus 5 to 17, 17 plus 5 to 22, 22 plus 4 to 26. Obwód tego wielokąta wynosi 26 cm. Pamiętajcie, żeby w takich sytuacjach jak ta, kiedy obliczamy jakąś wielkość fizyczną, zawsze zapisywać wynik łącznie z jednostką. Wykonujemy obliczenia na liczbach i również musimy wykonać działania na jednostkach. Obliczamy obwód, dodając długości boków w centymetrach. Dodajemy liczby i dodajemy centymetry. 8 plus 4 plus 5 plus 5 plus 4 to 26. Centymetr plus centymetr plus centymetr plus centymetr plus centymetr. Plus centymetr, plus centymetr. To centymetr, 26 cm. Tutaj trzeba uważać, bo moglibyście powiedzieć na przykład, że jeżeli dodamy do siebie 5 razy cm, to otrzymamy 5 cm. Ale bądźcie ostrożni, bo jest to tylko działanie na jednostkach. 8 cm plus 4 cm to 12 cm. 12 cm plus 5 cm to 17 cm. 17 cm plus 5 cm to 22 cm. I 22 cm plus 4 cm to 26 cm. W wyniku dodawania długości zmierzonych w cm otrzymujemy długość również w cm. Teraz pole powierzchni. Pole tego wielokąta możemy podzielić na dwie części. Możemy też podzielić na więcej części, ale chodzi o to, żeby takim podziałem ułatwić sobie obliczenia. Jeżeli podzielimy wielokąt na dwie części i obliczymy niezależnie od siebie pola powierzchni każdej z tych części i potem je do siebie dodamy, to otrzymamy pole powierzchni całego wielokąta. Możemy na przykład podzielić tak, że odetniemy dolną część, która jest prostokątem. Pole prostokąta dosyć łatwo obliczyć. Jest ono równe podstawa razy wysokość, czyli 8 cm razy 4 cm. To jest pole powierzchni prostokątnej dolnej części tego wielokąta. Druga część wielokąta, czyli to, co zostało po oddzieleniu prostokąta, to ta część, czyli trójkąt. Pole trójkąta też wiemy, jak obliczyć. Pole trójkąta to 1 druga razy podstawa Razy wysokość. Możecie tę jedną drugą zapamiętać w ten sposób, że gdyby jej nie było, to podstawa razy wysokość to pole takiej figury, pole takiego prostokąta. A nas interesuje tylko ta zakreskowana na niebiesko część, czyli połowa tego prostokąta. Jeżeli ten mniejszy trójkąt wytniemy i obrócimy go odpowiednio, to pokryje się z tym trójkątnym polem. Jeżeli ten mniejszy trójkąt wytniemy i obrócimy go odpowiednio, to pokryje się z tym trójkątnym polem. Pole trójkąta to połowa razy podstawa trójkąta razy wysokość trójkąta, czyli dodać 1 druga razy podstawa trójkąta, czyli 8 cm razy wysokość trójkąta, czyli 3 cm. Obliczmy to 8 cm razy 4 cm to 32 cm plus. 1/2 razy 8 cm to 4 cm, 4 cm razy 3 cm to 12 cm kwadratowych. 32 cm kwadratowe 12 cm kwadratowych to 44 cm kwadratowe. Czyli pole powierzchni żółtego wielokąta wynosi 44 cm kwadratowe. Jednostką obwodu jest centymetr. Jest to jednostka jednowymiarowa. Obwód mówi, jak długa byłaby ta żółta linia, gdybyśmy ją wyprostowali i byłaby odcinkiem. Długość takiego odcinka to 26 cm. A przy obliczaniu pola powierzchni, tutaj mnożymy 8 cm razy 4 cm, czyli jednostka tej wartości to centymetr kwadratowy. Jedna druga razy 8 cm razy 3 cm to 12 cm kwadratowych. 32 cm kwadratowe dodać 12 cm kwadratowych to razem 44 cm kwadratowe. Czyli wynikiem obliczeń są 44 cm kwadratowe. Ma to o tyle sens, że powierzchnia takiej figury jak ta jest wielkością dwuwymiarową. Obliczamy jej wielkość albo mierzymy w przestrzeni dwuwymiarowej i jednostka również jest dwuwymiarowa. Centymetr w jednym kierunku i centymetr w drugim kierunku. Otrzymujemy centymetr kwadratowy. Obwód obliczyliśmy w centymetrach, a powierzchnię w centymetrach kwadratowych.